5 złotych rybak. Proszę Państwa, jedna z bardziej ikonograficznych monet Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i moneta, która już dawno zasłynęła jako droga moneta z PRL-u. Bo jeszcze pamiętam Teleexpress w latach 90., gdzie w wiadomościach pojawiała się informacja, że 5 zł z rybakiem na aukcji osiągnęło ileś tam. I choć nie pamiętam rzędu kwoty, to jej poziom był na pewno wtedy zaskakujący dla widza, który nie był obeznany w temacie. I proszę Państwa, to powraca regularnie teraz. Więc podstawowe dwa pytania. Czy rybak jest monetą rzeczywiście wartościową? Proszę Państwa, są wartościowe rybaki. Jestem w stanie sobie wyobrazić monety z rybakiem, które można sprzedać na poziomie 6-8 tysięcy złotych. Ale kolejne pytanie w takim razie. Czy każdy rybak jest wartościowy? Nie. Zdecydowanie nie, proszę Państwa. Bo mamy w firmie monety z rybakiem, które jesteśmy w stanie Państwu sprzedać po 3 zł i będziemy się cieszyć, że je Państwo kupują po tyle. Więc od czego zależy wartość monety z rybakiem? Pierwszy i niezbędny warunek dla wartości monety z rybakiem to jest jej kondycja. Proszę Państwa, tutaj mam na tatce kilka przykładów monety z rybakiem i przed sobą w tej chwili, przed obiektywem, dwie sztuki. Z lewej strony rybak w stanie praktycznie nieobiegowym i z drugiej strony rybak starty obiegiem. Elementy jego są rzeczywiście starte, ale dla większości osób nieobeznanych z numizmatyką nadal jest to moneta w bardzo dobrym stanie. Moneta czytelna, niedziurawa, nieuszkodzona. Proszę Państwa, dla numizmatyka ta moneta po prawej stronie jest monetą kompletnie bezwartościową, niezależnie od rocznika, z którego ona pochodzi. I to nie tylko ta, również moneta, która będzie zachowana zdecydowanie lepiej, prawie idealnie. Może tutaj ciężko mi to będzie ująć to na filmie, ale na przykład ten rybak 74 jest monetą, no może złym przykładem, jednak jest za bardzo idealny, ale niewielkie starcie. To, co widzimy tutaj z tej strony, chociażby niedoskonałość na głowie rybaka, że widzimy, że tutaj nie jest do końca wybita część ubioru, zlewa się z jego policzkiem, to już są rzeczy, które dla wprawnego oka, wytrawnego kolekcjonera obniżają wartość zdecydowanie. Czyli określiliśmy, proszę Państwa, jeden podstawowy i niezbędny warunek dla wartości monety z rybakiem, to jest jej znakomity stan zachowania, stan nieobiegowy. Czy w takim razie możemy powiedzieć, że wystarczy, żebyśmy mieli rybaka w stanie nieobiegowym, żeby on był wart dużo? Nie, proszę Państwa, również nie jest to warunek konieczny. Monetę 5 zł z rybakiem bito od roku 58 do roku 74. Przed Państwem tabela z jednego z popularnych katalogów monet, gdzie jest rozpisane, jakie roczniki istnieją, jakie są nakłady z poszczególnych lat i jakie są wartości katalogowe. Rybak z ostatniego roku bicia, 74, jest rybakiem najczęściej spotykanym. Nakład jest jego olbrzymi, 46 milionów, proszę Państwa, i ta moneta w stanie idealnym, takim jak praktycznie tutaj można pokazać na filmie, jest mimo swojej idealności monetą wartą na rynku kolekcjonerskim powiedzmy 15 do 50 zł. Jako moneta pospolita ta rozbieżność ceny zależy od tego po prostu, czy w danej chwili jest więcej chętnych, czy mniej, czy bardziej się na przykład będą licytowali o nią, czy mniej. Jednocześnie na dostępność tego rybaka w Stanach Pięknych miał wpływ fakt, iż moneta ta zachowała się w niewykorzystanych zapasach Narodowego Banku Polskiego. Narodowy Bank Polski po 1989 roku prowadził, a szczególnie już po denominacji, prowadził sprzedaż niewykorzystanych zasobów swoich, więc takiego rybaka w stanach idealnych, w rulonach czy później w workach mędniczych można było kupić w Narodowym Banku Polskim. On długo był dostępny, ja dobrze nawet pamiętam cenę w początkowych latach 2000. To było bodajże 2,40 za sztukę, więc nic dziwnego, że tej monety w stanach idealnych jest dużo i obecnie, mimo idealnego stanu, warta jest niewiele. Więc jeżeli mamy rybaka, który jest w stanie idealnym, to jakie roczniki mogą być wartościowe? Proszę Państwa, najbardziej wartościowy w stanie idealnym będzie pierwszy rocznik, czyli rocznik 58. Moneta ta występuje w dwóch specjalistycznych odmianach. Obydwie są wysoko wyceniane. I rybak w takim stanie, jak tutaj mamy teraz przed sobą na obiektywie z rocznika 58 roku,
jest wyceniany w przedziale między 2 a 6 tysięcy złotych. Sądzę, że ten egzemplarz, który tutaj trzymam przed Państwem, który będzie sprzedażem na naszej aukcji 10 w lutym 2020 roku, jest monetą, która powinna osiągnąć przynajmniej 5 tysięcy złotych ze względu na idealność swojego stanu zachowania. Drugim rocznikiem, na który warto zwrócić uwagę przy rybaku, jest to rocznik 71. To już nie ten poziom cenowy, ale to jest moneta, która w stanie idealnym będzie kosztowała rzędu powiedzmy 300-500 zł. Pozostałe roczniki, czyli rocznik 59, 60 i 73 są rocznikami nie tak pospolitymi jak 74, ale jednak w stanach idealnych wartymi powiedzmy pod 100 zł. Także ten medialny rybak, o którym słyszeliśmy kiedyś w Teleekspresie, o którym nieraz możemy teraz przeczytać w internecie jako sensacyjna informacja, że moneta 5 zł z rybakiem warta 5 tysięcy złotych. Przeszukajcie Państwo sobie portfele, zobaczcie, jak jesteście bogaci. To niestety, ale musi spełnić szereg czynników. Musi być w stanie idealnym i musi być z rocznika 58. Nieidealne egzemplarze, niezależnie z którego rocznika Państwo by je mieli, bezwartościowe. Także jeśli mają Państwo takie jak ten, 58 bądź 71 w stanach idealnych, zapraszamy do kontaktu z firmą. Na pewno dowartościujemy, na pewno przedstawimy dobrą ofertę bądź przyjmiemy na aukcję. Natomiast w stanach używanych zachować na pamiątkę wartości kolekcjonerskiej praktycznie nie mają. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego filmu naszego z cyklu prezentacji monet PRL-u. Dziękuję.